Głupi rzekł w sercu swoim: nie ma Boga. Psalm 14, werset 1. Metody naukowe nie są w stanie udowodnić istnienia Boga. Jednakże tak samo nie mogą dowieść Jego nieistnienia. Wszechmogący Bóg, ten, który jest ponad wszystkim, nie daje się zdegradować do poziomu przedmiotu ludzkich naukowych badań. Ustanowił dlatego inną drogę, aby dobitnie zaznaczyć swoje istnienie i nam się objawić. Czym charakteryzuje się właściwie człowiek, który w naszym dzisiejszym wersecie z Biblii nazwany został głupcem? Jest to ktoś, kto nie mogąc poznać Boga ziemskimi środkami, zbyt pośpiesznie i pochopnie dochodzi do wniosku: nie ma Boga. Powierzchowne myślenie i liczne błędne założenia, oparte głównie na rzeczach ohydnych i nieprawych w oczach Boga. Porównaj Psalm 14, 1b, 3 do 4 wersetu, sprawiają, że staje się głupcem. Istnienia żywego Boga nie jesteśmy więc w stanie udowodnić ludzkim myśleniem. Dlatego także i Biblia nie skupia się na tym. Ona jednoznacznie stwierdza Jego istnienie. Naucza nas o Nim i o objawieniu Jego osoby. Aż po to najdoskonalsze w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Wiarę w Boga, w Stwórcę wszech rzeczy, wielu ludzi zastąpiło wiarą w inne, ograniczone w swoim zasięgu teorie i rzekome wciąż modyfikowane nauki. Potwierdza to niestety, że ludzie zbyt szybko przeoczają fakt, że takie teorie nigdy nie są w stanie dać odpowiedzi na ostateczne pytanie o źródło pochodzenia wszystkich rzeczy. Ta fundamentalna kwestia, choć tak istotna, nie jest więc przedmiotem naukowych badań. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wielu ludzi porzuciło przekonanie o istnieniu Boga, nie jest wcale taka trudna do odgadnięcia. Jeżeli Bóg istnieje i objawił to, czego chce, to jesteśmy odpowiedzialni wobec Niego za to, jak respektujemy Jego wolę i w jaki sposób prowadzimy swoje życie. Jeżeli jest Bogiem i wzniosłym Panem ponad wszystkim, to jesteśmy winni Mu posłuszeństwo oraz należną Mu cześć. Właśnie w tych punktach wszyscy boleśnie zawiedliśmy. A komu miłe są takie słowa? Tak, gorzka to prawda o nas ludziach. Jesteśmy grzeszni, skażeni, szukający wykrętów. Na koniec przemyślmy jednak i to. Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na ziemię, aby przejąć winę grzesznych ludzi na siebie. Człowiek odwrócił się wprawdzie plecami do Boga, ale zastępcza śmierć Pana Jezusa toruje nam drogę powrotu do Niego, prawdziwego i żyjącego wiecznie, Boga miłości, światłości i wiecznej chwały.